Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jest ze mną dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Europy Środkowej. Będziemy rozmawiać o Litwie. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry, bardzo mi miło ponownie gościć. To na początku krótkie pytanie, bo z wieloma opiniami się spotykałem, wiele stereotypów. Te relacje polsko-litewskie są chyba nieco lepsze niż zwykle. Oczywiście w ostatnich latach mówimy o ociepleniu, zwłaszcza jeśli porównujemy to do lat końcówki pierwszej dekady, czy początku drugiej dekady. W tym momencie paradoksalnie to zagrożenie ze strony Rosji zbliżyło nas. Współpraca, zwłaszcza w dziedzinie obrony, wojskowości, bezpieczeństwa szeroko rozumianego, również energetycznego, jest bardzo dobra i właściwie tej współczesnej historii naszych relacji nie było lepszego okresu. Czyli w cudzysłowie możemy podziękować Władimirowi Putinowi za to zjednoczenie Europy Środkowo-Wschodniej, które w obliczu agresji Rosji ma miejsce. Pani doktor, premier Litwy powiedziała, że polski powinien być drugim językiem obcym w litewskich szkołach. To dosyć duża deklaracja. Tak, tym bardziej, że do tej pory mówiliśmy raczej o zamykaniu polskich szkół, o różnych problemach w polskim szkolnictwie. Jednocześnie powinniśmy się cieszyć na tak otwartą deklarację ze strony pani premier, ponieważ to będzie oznaczało oprócz oczywiście promocji języka polskiego, również promocję szeroko rozumianej kultury polskiej. A jak w praktyce dzisiaj wygląda ta sytuacja, gdzie uczyć języka polskiego można i polskojęzycznych? No tutaj właśnie sytuacja jest nie za ciekawa, ponieważ od lat szkoły polskie na Litwie, mówimy tutaj o regionie Wileńszczyzny, gdzie odsetek mniejszości narodowej Polaków na Litwie jest największy i tu właściwie koncentruje się polska mniejszość. Polskie szkoły borykają się od lat z wieloma problemami. Nie tylko chodzi właśnie o sukcesywne zamykanie tych szkół, co głównie wiąże się po prostu z trendami spadkowymi, demograficznymi, czyli po prostu coraz mniej dzieci rodzi się na Litwie. Część rodziców również deklaruje, że czy posyła dzieci do szkół litewskich, więc jest naturalne, że te szkoły są zamykane. Kolejnym problemem jest też deficyt nauczycieli języka polskiego, czy w ogóle wykładających w języku polskim, czy też problem związany z pomocami szkolnymi, z podręcznikami. Oczywiście w ostatnich latach tutaj mówimy o dosyć znacznej poprawie, również dzięki Polsce, ponieważ odpowiednie sektory, odpowiednie ministerstwa Polski i Litwy współpracują ze sobą, to również jest możliwe dzięki właśnie ociepleniu tych relacji. No niemniej jednak sytuacja nie jest aż tak satysfakcjonująca, jak byśmy tego oczekiwali. Więc wracając do tego głównego pytania, czy właściwie stwierdzenia pani premier Szymonite, jest to równocześnie duże wyzwanie, ponieważ oczywiście możemy się cieszyć, natomiast na pewno nie będzie to łatwy proces. Myślę tutaj właśnie o włączeniu języka polskiego, dołączeniu do systemu nauki jako języka obcego w systemie szkolnictwa litewskiego. O ten język apelowali Polacy na Litwie, środowiska? Ta dyskusja już się toczyła wiele lat wcześniej. Chodzi tutaj o, generalnie sytuacja wygląda w ten sposób, że jako drugi język, jako język obcy jest bardzo często wybierany język rosyjski. To wynika oczywiście z dziedzictwa litewskiego, dziedzictwa, myślę tutaj o okresie Związku Radzieckiego, gdzie sam język rosyjski, ale również szeroko pojmowana właśnie kultura rosyjska dominowały. W związku z tym już ta nowoczesna, niepodległa Litwa właśnie odziedziczyła pewne struktury, pewną infrastrukturę również w systemie szkolnictwa. Język polski oczywiście był postulowany, natomiast nigdy do końca świadomie nie Litwa nie jako rząd czy władze Litwy nie stworzyły
takich mechanizmów, które umożliwiłyby rzeczywiście włączenie tego języka jako drugiego, jako języka obcego, ponieważ to się oczywiście łączy właśnie z niedoborem nauczycieli, ale również właśnie samą popularnością i też łatwością nauki języka rosyjskiego wśród młodzieży. Litwini rosyjskiego uczyć się nie chcą. Pytanie też, czy ten rosyjski będzie musiał w jakimś stopniu funkcjonować w tej przestrzeni biznesowej, edukacyjnej. No właśnie jest to dosyć dyskusyjne, ponieważ pamiętajmy o tym, że na Litwie jest mała grupa mieszkańców rosyjskojęzycznych. Mówimy tutaj o niecałych czy około 5% mieszkańców. W dalszym ciągu Litwa utrzymuje stosunki na przykład gospodarcze z Rosją, nawet po wybuchu wojny czy o pełnoskalowej inwazji te relacje jednak są podtrzymywane, więc no, wydaje się, że Litwa zupełnie nie zrezygnuje z nauki języka rosyjskiego jako języka obcego. Natomiast wydaje się, że wzrasta chęć ze strony samych Litwinów nauki innych języków, ponieważ poza językiem rosyjskim popularne są zarówno niemiecki, jak i francuski. Poza tym dołączenie czy poszerzenie tej grupy języków obcych o takie języki jak właśnie polski, czy łotewski, czy estoński również stwarzałyby nawiązanie takich głębszych relacji w regionie i również stworzyłoby jakiś właśnie dodatkowy impuls być może do zwiększenia kontaktów gospodarczych czy kulturowych Litwy z państwami w regionie. No ja czytam takie głosy, że no lepiej tutaj wcisnąć ten angielski. Angielski jak najbardziej jest również dostępny. No niemniej jednak, tak jak wspomniałam, chodzi tutaj o z jednej strony ograniczenie tej dominacji języka rosyjskiego, ale również poszerzenie o jakby dostarczenie nowych możliwości uczniom do nauki, ponieważ jak najbardziej język angielski jest językiem częstszym, łatwiej porozumieć się we wszystkich częściach globu, ale jest to jednocześnie taki ukłon do pani premier, do swoich sąsiadów, do sąsiadów Litwy, ponieważ Polska jest bardzo istotnym partnerem Litwy i również byłoby to właśnie na korzyść polskiej mniejszości narodowej. Ten kazus litewski ma również odzwierciedlenie w łotewskich warunkach językowych. Tak, dlatego że Łotwa poszła o krok dalej i wprowadziła oficjalnie zakaz nauki języka rosyjskiego w szkołach publicznych od roku szkolnego 2026-2027. Od tego momentu w publicznych szkołach nie będzie już możliwości uczenia języka rosyjskiego jako języka obcego. I tutaj Łotwa wprowadziła takie rozwiązanie, że będzie możliwość tylko uczenia się języków Unii Europejskiej, języków urzędowych Unii Europejskiej, bądź takich języków, z którymi Łotwa ma podpisane umowy międzynarodowe, co de facto wyklucza język rosyjski. Oczywiście on nie zniknie zupełnie, ponieważ szkoły prywatne, czy właściwie na kursach prywatnych, w prywatnych szkołach językowych będzie możliwość uczenia się tego języka. Również chodzi tutaj o zmniejszenie języka rosyjskiego w przestrzeni publicznej, przynajmniej oficjalnie. I jednocześnie jest to ze strony Łotwy w dalszym ciągu polityka nakierowana na wzmocnienie tożsamości narodowej. W przypadku Litwy nie tutaj. Ta deklaracja nie jest aż tak kategoryczna. Chodzi tutaj o pozostawienie w dalszym ciągu możliwości wyboru tego języka obcego. No niemniej jednak Łotwa tutaj właśnie już zadecydowała o ograniczeniu języka rosyjskiego jako języka obcego w szkolnictwie. To w takim razie pozostaje mi zapytać o Estonię. Nie, właściwie w Estonii nie ma takiej debaty. Myślę, że może się pojawić, natomiast Estonia jest jednak takim bardziej liberalnym krajem, gdzie raczej władze unikają wprowadzenia kategorycznych zakazów i ograniczeń, więc na razie nie spodziewałabym się jakiejś głębszej dyskusji i ustaw na poziomie krajowym w Estonii. Dzisiaj dla Państwa w krótkim komentarzu dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.
I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.